Telewizja w Polsce.pl, Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco, już kilka minut, dokładnie ponad 11 po godzinie 13, a na naszym Twitterze, na Twitterze Telewizji w Polsce.pl, proszę państwa, ankieta, w której pytamy o przywództwo w Nowoczesnej, o tą batalię o przywództwo w Nowoczesnej, bo to będzie bardzo ciekawe, ciekawa batalia, jeżeli, no właśnie teraz państwo widzicie tą ankietę, pytanie i zachęcam też do głosowania o to, jak ta sytuacja może się potoczyć. Zapytam mojego i państwa gościa, którym jest poseł Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie, Nowoczesna i tutaj nie tylko Ryszard Petru, nie tylko Piotr Misiu, ale też pojawia się Katarzyna Lubnauer w tej walce o przywództwo, a przecież no sama Nowoczesna nie jest dużą partią, tymczasem jest wielu kandydatów, wielu chętnych do objęcia przywództwa. Tak, nawet swego czasu było 5. Wiem, że to się zredukowało do 3 już, ale sam fakt, że 5 osób w klubie 20-kilkuosobowym aspiruje do bycia liderem partii, no pokazuje, że ta partia jest bardzo podzielona i słaba. To jest oznaka słabości, nie siły. Pan Petru może tam manipulować i uprawiać propagandę, że to jest jakaś tam demokracja. To nie jest żadna demokracja, to jest oznaka po prostu słabości jego ugrupowania. Fakt, że on sam ma bardzo niski autorytet, ośmieszył się nie tylko w oczach Polaków, ale ośmieszył się również we własnym ugrupowaniu. Przecież to widać, jak posłowie Nowoczesne stają z nim na konferencjach prasowych i bardzo często po prostu no wprost śmieją się z pana Ryszarda Petru, tak? Widać to pokątnie. Także wydaje mi się, że to pokazuje, że przed Nowoczesną nie ma przyszłości, wbrew temu, jak jest PR-owo pokazywana. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że nie ma przyszłości przed Nowoczesną, a taka wielka batalia jest to przywództwo w tej partii, ale zostawmy Nowoczesną, może nie całkiem, bo tutaj o Ryszarda Petru i jego też tweet chcę zapytać. Tweet, w którym Ryszard Petru pisze: zamiast księdza Bonieckiego zakaz wypowiedzi powinien objąć Pawłowicz, Tarczyńskiego i Andruszkiewicza. Panie pośle, no to jak tutaj pan poseł na takiego tweeta zareaguje, jak odpowie? Właśnie czy milczeniem, czy może jednak wypowiedzią? Nie, no jest to zabawne oczywiście ze strony pana Petru, który mówi w sposób oficjalny, że walczy w Polsce o wolność i tolerancję. No tak wygląda właśnie wolność i tolerancja w wydaniu Nowoczesnej, czyli propozycja zamknięcia ust tym politykom, którzy mówią prawdę o panu Petru, tak? Jeśli mówimy prawdę o panu Petru, to pan Petru uważa, że powinniśmy mieć zakaz wypowiedzi publicznej. No to jest takie zachowanie mało demokratyczne, bym powiedział. Pokazuje, jak zakompleksionym człowiekiem jest pan Petru po prostu. A ja mu nie życzę zakazu wypowiedzi. Ja bym chciał, żeby pan Petru się jak najwięcej wypowiadał, bo to dużo humoru po prostu Polakom życzy i to jest wesoło. Niektóre z tych wypowiedzi już weszły do kanonu, zostaną zapamiętane, są cytowane dosyć często. Tak, tak, dlatego mówię, niech pan Petru mówi jak najwięcej. Cieszmy się, radujmy z tego, że ten pan jest w Sejmie, możemy się pośmiać, zawsze jest trochę weselej. A myślę, że też Polacy pośmieją, a przy urnach wyborczych i tak machną ręką na niego, bo to nie jest człowiek, który powinien być w Sejmie RP. No właśnie, ale też mówiąc o naszej ankiecie, mówiąc o Nowoczesnej, przejdziemy teraz do sondażu, najnowszego sondażu, który mówi o tym, jak Polacy ufają politykom. Andrzej Duda, prawie 70% zaufania, drugie miejsce premier Beata Szydło, trzecie Paweł Kukiz, 51%. Tak, te sondaże są niezmienne od wielu miesięcy, tak to wygląda, mniej więcej tam to podium się chyba nie zmienia. Gdzieś tam raz widziałem, że chyba premier Morawiecki był trzeci. Powiem w ten sposób, no sondaże zaufania często są, nie przekładają się też na wyniki ugrupowań, tak? No bo widzimy, że z jednej strony chociażby Paweł Kukiz jest na trzecim miejscu, tak? Ma bardzo wysokie zaufanie wśród Polaków, a samo ugrupowanie Kukiz 15 już nie ma takiego wysokiego poparcia. Także ja myślę, że to jest takie może bardziej taki sondaż jakby sympatii do tej osoby, tak? Natomiast nie zawsze sympatia przekłada się na deklarację wyborczą, bo jednak Polacy są mądrym narodem i wiedzą, że w momencie głosowania to się wybiera przede wszystkim osobę najbardziej kompetentną, tak? A nie taką, którą się najbardziej lubi. To nie zawsze jest spójne. No właśnie, nie zawsze jest to spójne. Nie ma w tym sondażu, no bo też nie ma tego człowieka w polityce krajowej, ale na pewno jest w polityce międzynarodowej. Mowa tutaj o panu Tusku, który ostatnio zasłynął swoim tweetem na temat naszego kraju. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa, niezawisłości sądów i tak dalej, i tak dalej. Państwo na pewno ten tweet znacie, bo zarówno na portalu w polityce.pl, jak i w naszych programach ten tweet jest cytowany, pokazywany.
ale nie tylko w naszych programach, więc myślę, że ta treść jest państwu znana. No, z jednej strony w tym tweecie nie ma nic odkrywczego, nic nowego, bo podobne hasła, podobne slogany są powtarzane przez totalną opozycję, przez środowiska związane z totalną opozycją od kilku miesięcy przynajmniej, jeżeli nie od 2 lat już rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. A jak pan, panie pośle, ocenia ten tweet i też może burzę wokół tego, która narosła? No ja pamiętam, kiedy Donald Tusk toczył batalię o tą drugą połówkę kadencji na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej. Ja ostrzegałem, że to człowiek, który będzie wykorzystywał właśnie fotel ten unijny do atakowania własnej ojczyzny. Takie ma zadanie, to jest moja opinia, takie ma zadanie, do tego jest wprost oddelegowany. Służy za takiego właśnie licencjonowanego polityka polskiego dla tych unijnych kast, ja to nazywam bardziej, bo pan Juncker dla mnie nie jest elitą, tylko bardziej jakąś kastą. Nie wiadomo skąd się wziął, nie jest wybrany demokratycznie przez Europejczyków, tylko umiejscowił się tam sobie i czasami nawet wstyd mi jest, że on reprezentuje w ogóle Zjednoczoną Europę gdzieś międzynarodowo, wiadomo jak się zachowuje. A wracając do samego Tuska, no cóż, no on atakuje bezczelnie własne państwo, własną ojczyznę, bardzo jasno odkrywa swoje karty. Ja to myślę, znaczy, że w jaki sposób odkrywa swoje karty? O czym takie zachowanie Donalda Tuska świadczy? Świadczy o tym, że szykuje się do powrotu. Ja też o tym zawsze mówię wszędzie i podkreślam i przestrzegam przed tym, że pan Tusk będzie chciał wrócić do krajowej polityki. Ja uważam, że to będzie ciąg dalszy jakby jego misji, tak? Czyli bada grunt. Bada grunt i on oczywiście będzie miał takie zadania, aby wrócić do polskiej polityki krajowej. Ja myślę, że on będzie próbował pogodzić też ambicje Nowoczesnej Platformy, Schetyny i Petru, czy tam kogo tam, nie wiadomo, kto tam będzie liderem tego drugiego grupowania Nowoczesnej. I myślę, że będzie chciał ich pogodzić i zjednoczyć ten obóz opozycji totalnej takiej wokół siebie. I to będzie niebezpieczny obóz, dlatego już dziś czas po prostu na to patrzeć i analizować dokładnie to, co pisze pan Donald Tusk, bo to pokazuje jego prawdziwe intencje. No właśnie, i teraz jak powinna się zachować Zjednoczona Prawica też w kontekście zapowiadanej rekonstrukcji rządu chociażby, bo to na pewno będzie miało wpływ, znaczenie na opinię publiczną właśnie o Zjednoczonej Prawicy, o tych zmianach, które też są z jednej strony oczekiwane przez opinię publiczną, ale dostrzegane jako potrzeba tych zmian przez Zjednoczoną Prawicę. No ja myślę, że tylko ja mogę apelować jedynie o spokój i pohamowanie ambicji każdego personalnie. Wydaje mi się, że w takim momencie no, ważne byłoby, aby polityk Zjednoczonej Prawicy, polityk patriotyczny po prostu nie reagował emocjonalnie na pewne korekty, które będą dokonywane, tylko spokojnie po prostu robił swoje, nie jączył wewnętrznie. Mam nadzieję, że tak będzie, że nie będzie żadnych kłótni zbyt dużych, tak, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, bo tu jest ważna Polska w tym momencie, tak, i takie duże kłótnie, duże spory, jakieś swoje ambicje, przedkładanie nad Polskę może doprowadzić do katastrofy. Na to czeka Donald Tusk, tylko i wyłącznie na to czeka, więc każdy, kto będzie dokonyło takich wojen wewnętrznych, będzie działał na korzyść Donalda Tuska. No właśnie, ważna jest Polska, spory, kłótnie są nam niepotrzebne, wydawałoby się też zupełnie niepotrzebne, szkodliwe jest przedstawianie w złym świetle naszego kraju na arenie międzynarodowej. Pamiętamy wszyscy niedawną debatę w Parlamencie Europejskim na temat praworządności naszego kraju, przyjęta rezolucja, też kilku posłów Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za tą rewolucją, no w sumie to można też uznać za rewolucję, jeżeli chodzi o decyzję, pewne kuriozalną rewolucję. A 16 listopada w Parlamencie Europejskim, panie pośle, mieliśmy do czynienia również z ciekawym głosowaniem nad ciekawą propozycją, bowiem do parlamentu na agendę unijną wróciła kwestia związana z migrantami, propozycja szwedzkiej eurodeputowanej i chodzi o reformę europejskiego systemu azylowego. No to już przecież też batalie się różnego rodzaju toczyły, różnego rodzaju propozycje, narzucone kwoty migrantów, straszenie też pewnymi konsekwencjami za nieprzyjęcie migrantów. No a teraz sprawa wraca. Pojawia się kwestia tego, że ci migranci mają być rozlokowani w zależności od tego, jak bogate jest państwo, jakie ma doświadczenie z przyjmowaniem migrantów. W tej propozycji znajduje się również kwestia związana z tym, że jeżeli jakieś państwo odmówi, to po prostu te kary zostaną na dane państwo nałożone. No, co więcej, zostało to przyjęte w Parlamencie Europejskim, ta propozycja, więc o czym to, panie pośle, świadczy? Czy Unia Europejska jednak nie zatrzymała się w tej swojej dziwnej gonitwie związanej z migrantami, z przyjmowaniem migrantów?
No dla mnie jest to wariactwo. Ten dokument, który cytuje pan redaktor, dla mnie jest czystym wariactwem politycznym, ale też ludzkim. Ja przede wszystkim nie rozumiem takiego traktowania tych imigrantów jak takie pionki do rzucania po całej Europie. Oni chcą być w Niemczech i w Skandynawii, tak? Chcą być we Francji, niech sobie tam będą. Nie rozumiem, dlaczego trzeba im siłą kazać, na przykład przyjeżdżać do Polski. Oni nie chcą u nas być, my też ich nie chcemy. Także tu jest obopólna zgoda. No i nie rozumiem teraz, czyli co, będą siłą przywozić ich na przykład do Polski wbrew temu, że nie chcą ich Polacy, wbrew temu, że oni tutaj nie chcą być i nie wiem, mamy ich tutaj pod bronią pilnować, żeby do Niemiec nie uciekli, a to tak? Przecież trzeba też zwrócić uwagę na to, że w efekcie pewnie przyjęlibyśmy większe, czy byśmy byli zmuszeni do przyjęcia większych kwot migrantów niż na przykład to, co planował rząd Wykopacz, czyli to 12 tysięcy osób było. Teraz tak, pewnie byłoby zdecydowanie więcej, no a jeżeli my się nie zgodzimy, to będą duże kary. Nie, to wydaje mi się, że po prostu trzeba walczyć o to, żeby ci ludzie, którzy mają wolną wolę, są tymi imigrantami, mogli mieszkać tam, gdzie chcą. Oni mówią bardzo jasno, nie chcą być w Niemczech. Trzeba im w tym pomóc, niech sobie mieszkają w Niemczech i będziemy wszyscy zadowoleni dzięki temu. I oni... Parlament Europejski jest za tym projektem, za tą propozycją. Teraz na pewno rozpoczną się trudne negocjacje z tym związane. O tym też informujemy na naszym portalu w polityce.pl, ale zwracamy też uwagę na to, kto głosował za tym projektem. Aż 4 parlamentarzystów z Polski. Proszę państwa, Michał Boni, Danuta Jazłowiecka, Róża Thun, Janusz Zemke. Panie pośle, w kontekście głosowania za rewolucją, jak wygląda tutaj ta kwestia związana z migrantami, z tą propozycją? No to jest skandaliczne, znaczy no ja się zaczynam obawiać, czy my mamy tak naprawdę tam w tej puli polskich europarlamentarzystów. Moim zdaniem to nie są do końca już polscy przedstawiciele. Może rzeczywiście lepiej byłoby, jak słyszałem takie głosy, te sprawy sprawiedliwości, aby te osoby startowały po prostu z innych list, innych państw, ale nie polskich. No bo to de facto mamy osoby, które działają wbrew interesowi Polski, a startują z naszej puli. Czyli wykorzystują nasz potencjał, na nim się wybijają, idą tam dzięki głosom Polaków, a reprezentują obce interesy i szkodzą naszej ojczyźnie. No to jest bardzo przykre i ja wiem, że tam na tą rezolucją wcześniej też głosowała z mojego rodzinnego Podlasia pani europoseł z Platformy. No to jest wstyd i tylko i wyłącznie wstyd i mam nadzieję, że tych ludzi nie będzie więcej w europarlamencie. Jeżeli jesteśmy przy Unii Europejskiej, przy kwestii związanej z migrantami, no to tutaj nie trudno zahaczyć o Republikę Federalną Niemiec, a tam ciekawa kwestia, o której również informujemy na naszym portalu. Żydowskie organizacje są oburzone sytuacją. Już państwu przedstawiam, jaką. Młody Izraelczyk chciał polecieć z Niemiec przez Kuwejt do Bangkoku. Kuwejckie linie lotnicze jednak anulowały jego lot, bo jest on obywatelem Izraela, a kuwejckie prawo zabrania kuwejckim przedsiębiorcom zawierania jakichkolwiek umów z obywatelami tego państwa. Została złożona skarga przez obywatela Izraela w sądzie we Frankfurcie nad Menem. Sąd uznał, że kuwejckie linie lotnicze miały prawo nie wpuścić go na pokład samolotów. Żydowskie organizacje z jednej strony są oburzone, no i to jest jakby sprawa oczywista, ale co ciekawe, pojawia się w tej debacie również głos prezesa Axel Springer, Matthiasa Dopfnera, który mówi o uległości Niemiec wobec islamu i też pada taki ciekawy cytat, a do czego to prowadzi, można przeczytać w podręcznikach historii. To straszne, że w kraju, który niecałe 80 lat temu wymordował miliony Żydów, sąd może uznać, iż nie można wymagać od linii lotniczej, by przewoziła obywatela Izraela. Co to mówi o naszym rozumieniu demokracji i praw człowieka? Panie pośle, może powinien Parlament Europejski debatować nad praworządnością i demokracją właśnie w Niemczech? No z pewnością tak. Ja sobie teraz też nie życzę, aby właśnie przedstawiciele państwa, którym się segreguje ludzi ze względu na przynależność do danego narodu, uczyli nas wolności i demokracji. W Polsce nikt nie mówi, czy ktoś może być obsługiwany w danej firmie przez wzgląd na to, czy jest Polakiem, czy nie jest Polakiem, na to się nie patrzy, tak, aby nie łamał naszego prawa. Natomiast jeżeli tutaj tak to wygląda, że Niemcy mówią, że ktoś jest z innego państwa, którym się na przykład nie podoba i ta firma nie chce z tym państwem współpracować, to może to robić, czyli jest to zachowanie skrajnie nietolerancyjne i nie życzymy sobie tego, aby Niemcy nas uczyli się tolerancji i gościnności. To od Polski można się uczyć tolerancji i gościnności. I musimy to mówić bardzo otwarcie i wprost. I dbać o swoje dobre imię. Adam Andruszkiewicz, Wolni Solidarni, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie pośle. A jeżeli mówimy o dobrym imieniu, to już po przerwie moim państwa gościem będzie Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia. No i tutaj wróci wątek europejski.